Witam serdecznie, ze mną kapitan batimowców Krzysztof Klemczak. Cześć. Krzysiu, jak możesz tak naprawdę wytłumaczyć dzisiaj tą sromotną porażkę 16-1? Pomidor? Idziemy dalej. Co zatem stało się, jaka przyczyna, że taki wynik? Wiesz co, no dość mocne osłabienie kadrowe, nie? No nas było tylko 6. Ciężko powiedzieć, no spodziewaliśmy się, że będzie łomot, ale nie, że aż taki, nie? No próbowaliśmy, sam widziałeś, no po prostu w ogóle nie wpadało. Oni walili wszystkie bramki z metra dwóch i nie dało się, no rozegranie mieli super, nie? No ale no byli dużo mocniejsi, nie? Jako obserwator... Także na hali to właśnie gadżet nas najbardziej zlał, więc... Tak. Nie aż tak. Jako obserwator tego meczu zauważyłem minus w postaci przegrany, ale zauważyłem plus. Wiesz jaki? Mów. Plusem jest na pewno nowa osoba, bodajże pan Twardy, jeżeli dobrze pamiętam nazwisko. Nie Twardy? Twardego akurat dzisiaj nie było. To który to? Który to był zawodnik? Daniel Waligura. Dobra, Daniel Waligura. Dwa fajne strzały. Petarda w nodze, w tym jeden ładny gol z tej petardy. Także tutaj można powiedzieć, że nabytek chyba pokazuje, że w tym batimowcach będzie też dużo strzelał, ale też fajnie grał. Znaczy, talent ma do rozegrania tak samo, także to ogólnie uważam, jest dość duże nasze wzmocnienie. Troszeczkę się już gra, znaczy gramy ze sobą troszkę od jakiegoś czasu, więc myślę, że ten, że no sorry, że tak nieskładnie mówię, ale no trochę rynek siedzi w głowie tyle razy wyciągać piłkę z bramki, ale nie, no Wally jest naprawdę ten. Myślę, że to będzie duże nasze wzmocnienie, jak tylko wyjdziemy trochę większym, szerszym składem, z ustawioną dobrze obroną, to myślę, że no dzisiaj to było tak dla zabawy, tak jak mówię, no nie spodziewaliśmy się, że aż takie wpierdy będą, ale ogólnie spoko, nie? No, chłopaki dobrze grali. A jak byś podsumował ogólnie te 3 mecze w Pucharze Ligi? Wiesz co, pierwsze 2 całkiem spoko nam wyszły, nie? Fajnie się zmierzyć z takim trochę silniejszym przeciwnikiem. No widać, że nasz poziom na razie jeszcze nam nie pozwala na grę w wyższych klasach rozgrywkowych. Trochę jest może duch podłamany, ale to z drugiej strony nie ma się też to tak przejmować. Nie? To, tak jak mówię, i skład dzisiaj, nie ujmując nikomu, nie? Bo to nie o to chodzi, bo to każdy jest ważną częścią drużyny, tylko nas było mało. Można było to troszeczkę inaczej rotować, bardziej siły rozkładać. Wiesz, a tu no, jednak my jesteśmy chłopaki, co za biurkiem siedzą, nie? Więc wiesz, jak tak przyjdzie trochę dużo biegać, nie ma nikogo, żeby dał oddech, no to wygląda to czasami może tak, jak wygląda, nie? W drugiej połowie już żywcem nas klepali, a w pierwszej nie wpadało, nie? Bo Darek miał sytuację multum, żeby gola strzelić, chociaż jednego, nie? Powiedz mi, przerwa, która jest takim elementem, pierwszy raz wprowadzona w Suffix Lidze, miesiąc bez grania, czy to jest dobre, czy to jest złe? Jak byś ty to powiedział? Wiesz co, ja grałem w piłkę, więc tylko nie tutaj, nie? Także na jedno to jest dobre, bo wiadomo, jak to jest wakacje, nie? Ludzie wyjeżdżają z rodzinami, jest no, tak jak dzisiaj czasami problem żeby zebrać skład, bo jeden na wakacjach, drugi jakieś inne obowiązki, trzeci noc na zmiana i tak dalej. I robi się, że ten... Ale sama idea jest spoko moim zdaniem, bo przerwa się, tak jak mówię, masz na pewno większy problem lipiec, sierpień zebrać skład, nie? Może bym następnym razem zrobił od połowy lipca do połowy sierpnia. To... Ja nie wiem, czy to coś zmieniło w naszej sytuacji dzisiejszej, ale tak gdybam tylko, nie. To pomyślmy. I ostatnie pytanie. Na pewno wrócicie do tej fajnej gry, którą prezentowaliście w Suffix Lidze, bo już tam... Będzie za tydzień, nie? No właśnie, także jeszcze ostatnie pytanie odnośnie przyszłego tygodnia. Dzisiaj faktem meczu Pietruszkę, ale w przyszłym tygodniu ta walka będzie już też inna, bo determinacja będzie. Nie, no spina będzie na całego, nie? To... Spina będzie na całego. Dziękuję za... Spoko, ja też. Dzięki.